Zawodnicy WKK Wrocław przygotowują się do występów na parkietach pierwszej ligi. Pierwszy sparing pokazał, że drużynę stać na bardzo dobry basket. W środowym spotkaniu drużyna z Wrocławia uległa tylko nieznacznie silnej ekipie Polonii Leszno 77-81. Rozgrywający WKK Michał Jędrzejewski był zadowolony z przebiegu tego spotkania. Zaczęliśmy go bardzo dobrze prowadząc, graliśmy swoją koszykówkę szybką, dużo graliśmy 1-1. Niestety w drugiej kwarcie troszkę się podporządkowaliśmy przeciwnikom i udało im się odjechać na około 12 punktów, ale w trzeciej i czwartej kwarcie już zaczęliśmy gonić i myślę, że zagraliśmy ogólnie dobry mecz, jak na taki pierwszy mecz podczas przygotowań, gdzie wszyscy są troszkę zmęczeni. W drużynie WKK najwięcej punktów, po 16, zdobyli Damian Pieloch i Jakub Kölner. Ten drugi cieszy się z ponownych występów wrocławskiego klubu na parkietach pierwszej ligi. Cieszę się, że jest taka szansa, że tutaj udało nam się zorganizować pierwszą ligę, bo mamy tutaj szansę zbudować fajny zespół i wczorajszy pierwszy sparing już pokazał, że naprawdę gra będzie wyglądała bardzo ciekawie, także jestem zadowolony ze swojego wyboru. Drużyna wciąż jednak musi sporo pracować, żeby udźwignąć trudy tych rozgrywek. Teraz skupiamy się głównie na pracy na siłowni i nad kondycją, bo wiadomo, trzeba się przygotować przed sezonem zarówno fizycznie, jak i kondycyjnie. Także tutaj trener Pasternak kładzie na to główny nacisk, no i ćwiczymy powoli zagrywki, zgrywamy się i wczorajszy mecz był takim poligonem doświadczalnym, więc jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, jak to nam wyszło z tak mocną drużyną jak Leszno, także oby było lepiej. Piątek kolejny trudny przeciwnik, wrocławskie derby ze Śląskiem. Zawodnicy już nie mogą się doczekać tego starcia. No zdecydowanie tak, będziemy mogli się sprawdzić na ich tle. Oni się bardzo uzbroili, szykują się na awans, więc chętnie się sprawdzimy również na tle takiego przeciwnika. No i wiadomo, jak to mecze ze Śląskiem, zawsze będzie ciekawie. Na dobry pojedynek liczy także Michał Jędrzejewski, choć zawodnik dodaje, że wynik nie będzie najważniejszy. To będzie jakaś dodatkowa motywacja, w końcu derby wrócą do Wrocławia w pierwszej lidze, na pewno będzie dobry mecz, ale oczywiście trzeba będzie go potraktować mocno jako trening. Mecz WKK Wrocław kontra FutureNet Śląsk jutro o 19 w hali WKK przy ulicy Czajczej. Tenis plażowy to nowa dyscyplina, której można spróbować w ramach otwartych mistrzostw Wrocławia. Zasady są proste. Gramy na piasku, w debla. Piłka cały czas jest w powietrzu. Są efektowne woleje, zawodnicy mogą się rzucić do każdej piłki, byleby ta nie spadła na ziemię. Do uprawiania tej dyscypliny potrzebne są tylko specjalne rakietki, które zapewnia organizator. Kolejny turniej już 25 września będzie można rywalizować w deblach żeńskich, męskich i mikstach. Zgłoszenia w dniu zawodów od 10, a początek gier o 10.30. Wszystko na kąpielisku Morskie Oko we Wrocławiu.